Dołączyłaś do obsady filmu Botox Patryka tak. Wegi. Nawet Piotr zdradził, że lekko go wygryzłaś, bo ciebie więcej tym razem będzie na ekranie. Jak się czujesz? No bo dla ciebie to jest debiut u Patryka. To jest 2-1 u Piotrka, także niech nie gada, że go wygryzam. Poza tym wydaje mi się, że jego sukcesu Pitbulla nie jest w stanie przebić. Znaczy, nie wiem, no może ktoś kiedyś przebije, ale to było mocne wejście. Chciałabym mieć takie, nie oczekuję, chociaż chciałabym oczywiście. Ten film jest skierowany w dużej mierze do kobiet. Jest o kobietach, jest o służbie zdrowia. Rzeczywiście gram tam jedną z głównych ról, czterech, czyli 3 osoby jeszcze ja. Agnieszka Dygant między innymi, Marietta, tak? Tak, i Olga Bołądź. No i cóż, jestem po pierwszych kilku dniach i wczoraj miałam bardzo ciężką scenę właśnie związaną z zawodem lekarskim. Niewiele mogę zdradzać, ale myślę, że trudne jest po prostu bycie kimś, a nie granie emocji. Wydaje mi się, że my aktorzy jesteśmy przyzwyczajeni do grania emocji, wchodzenia w pewne osobowości. Natomiast wykonanie masy działań na planie fachowo łączy się z ogromnym stresem i gdzieś po drodze trzeba jeszcze zadbać o emocje, o swoją postać i tak dalej. Więc jest to naprawdę wymagająca praca. A Patryk jest, no jak na razie, jestem pełna podziwu, bo ogarnia naprawdę duży plan z wielką ilością ludzi, statystów. Bardzo trudne technicznie rzeczy mamy do zrobienia i jest szybki, dynamiczny, wie czego chce. Ja uwielbiam tak pracować, bo jestem aktorką pierwszego, drugiego dubla, a potem mi idzie gorzej.